Dzień dobry, dzisiaj niemalże relacja na żywo z mojego warsztatu. Chciałbym pokazać dwa tamburynki, dwa bębenki, które zrobiłem ostatnio w przerwie pomiędzy większymi instrumentami dla mojego serdecznego kolegi Tomka. Pozdrowienia, Tomku. Będzie to kandzira i rik. Dwa tamburyny pochodzące z dwóch różnych krajów. Kandzira to jest instrument pochodzący z Indii, z południowych Indii. Zazwyczaj zrobione z innego drewna niż ten, no bo oba zresztą te bębenki są zrobione z drewna orzechowego. Natomiast w Indiach kandzira zazwyczaj jest zrobiona z drewna chlebowca. To jest drzewo o jadalnych owocach, a z jego drewna również robi się barwnik, który jest stosowany do barwienia strojów buddyjskich mnichów, taki intensywnie żółtego koloru. Kandzira indyjska, taka tradycyjna, miała też zazwyczaj inną skórę, ponieważ do produkcji tego instrumentu używano skóry warana bengalskiego, który w tej chwili jest ginącym gatunkiem, więc już raczej się z niego bębnów nie robi. I w tym przypadku, jak w przypadku tego rig, który zaraz pokażę, membrana jest zrobiona z koziej skóry. Czasem można też spotkać kandżery zrobione z syntetycznej skóry, z syntetyczną membraną. Charakterystyczną cechą tego instrumentu jest to, że ma dosyć nisko nastrojoną membranę, czyli nie jest bardzo mocno napięta. To pozwala grającemu przez naciskanie tutaj na krawędzi uzyskać różne dźwięki z tej membrany, regulując jej napięcie. Nawet takie podjazdy można robić, uderzając i naciskając jednocześnie. Oczywiście świat indyjskich rytmów jest niesamowicie skomplikowany, niesamowicie bogaty. To jest całe jakby osobne królestwo rytmu. I mistrzowie indyjscy grający właśnie taką muzykę potrafią z tego bardzo prostego narzędzia wydobyć naprawdę mnóstwo różnych barw, tonów, uderzeń, rytmów, często bardzo skomplikowanych i zupełnie inaczej jakby skonstruowanych niż nasze europejskie. Natomiast drugi instrumencik to jest rig. To jest instrument, który pochodzi z Egiptu. Nie jest to może taka dokładna replika jakby egipskiego rig, ponieważ zazwyczaj one są trochę większe. Nie 20 centymetrów, a Tomek prosił, żeby zrobić właśnie troszkę mniejsze. Nie 20 centymetrów, tylko około 25 zazwyczaj średnicy mają. One są zrobione na tej samej formie, dlatego też chciałem je pokazać razem, bo widać, jak można z takiej samej formy zrobić bardzo różne instrumenty. Rig ma bardzo mocno napiętą membranę, a więc ten dźwięk, który się z niej wydobywa, jest dużo wyższy. Oczywiście też techniki gry na tym instrumencie są bardzo skomplikowane i bardzo różnorodne. Taki tamburyn to nie jest tylko takie coś, jak my się przyzwyczailiśmy, potrząsanie, my cyganie, co pędzimy z wiatrem, więc mnóstwo różnych technik perkusiści grający na takich instrumentach używają. Jakieś uderzenia zarówno tłumione, jak i nietłumione w różnych miejscach membrany. Cała technika gry na tych brzękadełkach, też inaczej brzmiących w zależności od tego, jak się je pochyli. Do tego jest całe potrząsanie i kombinacje przeróżnych tych technik dają naprawdę bardzo bogate brzmienie z również bardzo prostego instrumentu. Te brzękadełka, one są zrobione z mosiężnej blachy. Ta blacha, żeby one ładnie brzmiały, musi być wykuta odpowiednio. To znaczy z takiej blaszki okrąglutkiej, odpowiednio tam wytoczonej, wyciętej, i tam ja to na tokarce potem toczę, trzeba zrobić to brzękadło przez kucie takim specjalnym młoteczkiem, ponieważ bez wykuwania ono brzmi bardzo głucho. No, spróbuję, może to będzie słychać. Upuszczę ją tutaj na stół. Właściwie to jest takie coś. Natomiast zupełnie inaczej brzmi wykuta. Na każdą taką blaszkę potrzeba jakieś około, przynajmniej w tym wypadku, około 300-400 uderzeń. Czyli wykucie takich 20 blaszek na rig, no to jest około 8000 stuknięć młotkiem, także cały dzisiejszy dzień się tłukłem jak nieboskie stworzenie w warsztacie właśnie po tych blaszkach. Natomiast efekt jest całkiem fajny. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć czegoś więcej na temat tych instrumentów oraz innych, które robiłem czy robię, proszę pisać pod adres instrumenty@odwa.pl.